Te książki, którymi ostatnio poleciłeś, były świetne. 14-letni gimnazjalista jest zakochany w koleżance z klasy. Wiem, jak rozmawiaj z Mariolą. Zazdrosny chłopak Marioli łamie mu rękę. Piotrek ze strachu nikomu nie mówi o bolesnym złamaniu. Wiem, co zrobiłeś Piotrkowi. Ten gówniarz się poskarżył? Teraz to ci dopiero wpieprzy, ty gnojku. Wściekły Oskar nie daje za wygraną i dalej znęca się nad kolegą. Licealistka poznaje nowe koleżanki i kradnie dla nich drogie perfumy. To moje jedyne przyjaciółki w tej szkole, tylko one są dla mnie miłe. 17-latka nie wie, że starsze koleżanki tylko udają przyjaźń, bo chcą ją wykorzystać. Stój! Co ty robisz? Stój! Super, że Roxy jest taka głupia. Już wiem, co teraz każe jej ukraść. Jest taka super sukienka za 600. Czternastoletni Piotrek Jurga jest uczniem drugiej klasy gimnazjum i większość przerw spędza w szkolnej bibliotece. Chłopak od jakiegoś czasu jest zakochany w koleżance z klasy Marioli. Dziewczyna jednak chodzi z klasowym liderem i Piotrek nie ma odwagi dłużej z nią porozmawiać. Cześć. Cześć. Masz coś ciekawego? Taki trochę kryminał. O czym to? Nastolatka zafascynowana chemią ma laboratorium w Starym Zamczysku. Kryminał. Fajnie brzmi. Jak chcesz, to mogę teraz tego nie brać. Dzięki. Te książki, którymi ostatnio poleciłeś, były świetne. Fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry, Mariola. Świetny wybór. O, Mariola, tu jesteś, szukałem cię. Oskar, chłopak Marioli, jest o nią bardzo zazdrosny. Zauważył, że dziewczyna ostatnio częściej chodzi do biblioteki i podejrzewa, że spotyka się tam z Piotrkiem. Właśnie przeprowadziłem z Mariolą najdłuższą rozmowę w moim życiu. Jest najmądrzejszą dziewczyną w klasie i bardzo mi się podoba. Naprawdę nie wiem, co ona robi z tym głąbem Oskarem. Powinna być moją dziewczyną. Na następnej przerwie Oskar szuka rywala. Jest na niego wściekły i chce go zastraszyć. O czym ty mówisz? Co to miało być z Mariolą, co? Nie rozumiesz, że to jest moja dziewczyna? Opiewyś się od niej oczy, albo pożałujesz. Zostaw mnie. Dzień dobry. Do chłopców podchodzi ich wychowawca Piotr Gądek. Nauczyciel zaniepokoił się zachowaniem agresywnego ucznia. Piotrek, wszystko w porządku? Tak, w porządku. Oskar, mam na ciebie oko. Do widzenia. Do widzenia. Widzę, że coś się dzieje. Nic, naprawdę. Poradzę sobie. Jakbyś czegoś potrzebował, to wiesz. Okej, dziękuję. Piotrek. Dziękuję bardzo. Roksana Majchrzak jest uczennicą pierwszej klasy liceum. 17-latka źle się czuje w nowej szkole, do której zaczęła chodzić 2 tygodnie temu. Jest załamana, bo nikt z klasy nie chce z nią rozmawiać. Dziewczyna z ławki jest dla niej niemiła, bo jej najlepsza przyjaciółka musiała przesiąść się gdzie indziej, by zrobić miejsce Roksanie. Gabi! Gabi! Co? Chodź na chwilę. Patrz, co jest. Dziewczyny, chodźcie na chwilę. Ja cię kręcę. Wrzucasz zdjęcie. Możesz zrobić sobie make-up, dodać jakieś filtry, co chcesz. Dobra, idziemy do sklepiku. Chodź. Ej, ale ja też mam taką grę. W poprzedniej szkole miałam tyle koleżanek i kolegów, a tutaj wszyscy się już znają i lubią. Nie mam się nawet do kogo odezwać. Nie chcę tutaj być, chcę wrócić do mojej starej szkoły. Roksana jest bardzo dobrą uczennicą, jednak źle się czuje w nowej szkole. Dziewczyna najchętniej nie wychodziłaby z domu. Bardzo chce kogoś poznać, by dłużej nie spędzać samotnie przerw. Dobry. Chciałbyśmy 2 batony i 2 soki, ale chyba braknie nam 2 zeta. No to musicie z czegoś zrezygnować. Chodź. Dzięki. Chipsy i sok jabłkowy, co bierzemy? Czegoś muszę... Jestem głodna. Zjadłabym batona jakiegoś. A możemy. A. Hej, a może ty mogłabyś nam pożyczyć? No ładnie prosimy, to tylko 2 złote. W ogóle fajnie ci się włosy błyszczą. Co? Hej, dziewczyny, szybciej! Chwila! Pożyczysz? Życzysz? No, co? Nie wiem. No weź pożycz, nie bądź taka. To tylko 2 złote. Dobra, macie. Dzięki. Milena i Urszula z drugiej klasy liceum są znane w całej szkole ze swoich wybryków i złego zachowania. Tylko one były miłe dla Roksany i dziewczyna ma nadzieję, że uda jej się z nimi zaprzyjaźnić. A chyba nie widziałam cię tu wcześniej, no bo dopiero od 2 tygodni jestem w szkole. Roksana. Milena. Ulka, miło było poznać. To do zobaczenia. Nara. No fajnie by było, cześć. Szkoda, że w naszej szkole nie ma więcej tak boskonajpnych dzieci. Hej, śpiecha tam nie chodzi. Ona jeszcze tam sporo miała w portfeliku. No zobaczymy, ile jeszcze można nim wyżulić. Te dziewczyny nie oddały mi reszty. No ale w sumie to mało ważne. Najważniejsze, że wreszcie się ktoś do mnie odezwał i że będę się miała z kim kumplować. Czy można zabić człowieka pająka? Chłopak Marioli wciąż boi się utraty dziewczyny, którą traktuje jak swoją własność. Chce zaimponować kolegom i po raz kolejny na przerwie zaczepia Piotrka. Czego ode mnie chcesz? No, zobaczy. Dawaj go! Dawaj go! Ty gnoju! Widziałem, jak rozmawiałeś z Mariolą. Co to miało być, co? Co to miało być? Ty gnoju! Chłopaki, patrzcie! No co to miało? Wstawaj, ty gnoju! Zostaw Mariolę w spokoju, bo ci nogi z dupy powyrywam, jasne? Żeby mi to było ostatni raz. Ty jeszcze raz zobaczysz przy niej, ty zobaczysz. Jaki przestraszony. Zobaczysz. Wszystko okej. A co ma być? Przebiegł się chłopaczek i się potknął. Ale ojej, będziesz płakał. Przestań. No, przecież żartuję. Piotr świetnie wie, o co chodzi, no nie? Potłukłeś się trochę, ale przecież nie będziesz płakał, no. Nie potłukłem się. Widzisz, kochanie, jak ciężko być taką ciotą? Nara. Strasznie boli. Oskar bardzo by się cieszył, gdyby się okazało, że na przykład złamał mi rękę, albo że mnie tak boli, że ledwo to wytrzymuję. Nie ma mowy. Będę udawał, że mi nic nie zrobił. Milena i Urszula z licealnej 2A czekają na nowo poznaną koleżankę. Dziewczyny postanowiły być dla niej miłe, bo chcą, żeby uczennica sponsorowała ich zakupy. Do domu. Boże, a co ty tam będziesz ciekawego robić? No chyba nie zadania. Nie, no co wy, nie. No to chodź z nami. Idziemy do jednego sklepu z kosmetykami. Mają tam zajebiste próbki. Zawsze się tam malujemy i perfumujemy. Okej, byłam kiedyś na kursie wizażu, więc... Serio? To pomalujesz nas jakoś, nie? No, mogę spróbować. Chodź, chodź. No to chodźmy. Ja się tak strasznie cieszę, że one na mnie zaczekały. No, nareszcie się ktoś do mnie odezwał. W sumie nie mówią nic o tych moich pieniądzach, ale jak sobie przypomną, to pewnie mi oddadzą. Milena i Ula niemal codziennie przychodzą do drogerii koło szkoły. Ekspedientka od dawna je obserwuje, bo dziewczyny zachowują się głośno i nigdy niczego nie kupują. Ty, naprawdę fajnie to robisz. No, na kursie wizeru tak uczyli. Nauczysz mnie też? Cicho siedź, bo jej ręka drgnie. I wiesz co? Przydałby się zielony. O, już popatrz. Przepraszam. Zostaw to! Hej, 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 dziewczynki. Tak. Czy wy nie przesadzacie troszeczkę? No ale co, próbujemy tylko, bo po to są te stery, nie? No zawsze próbujecie i nigdy nic nie kupujecie. Proszę stąd wyjść. Ej, chodźcie. Nie, czekaj, czekaj. Jak nie wyjdziecie, to dzwonię po ochronę. Dzwonię. Nie, dobra, chodź. Idiotka. Głupie babsko. Hej, Roxy, może pójdziemy do jakiegoś innego sklepu? Przecież nie będę tak z jednym okiem śmigać. No okej, chodźmy. Boże. Roxy ma kasę. Mogłam kazać jej coś kupić i ta głupia krowa zamknęłaby blisko. Ale po co? Nikt nie będzie nami rządzić. Baba zachowa się jak idiotka i będzie miała za swoje. Piotrek Jurga z gimnazjalnej 2C kończy właśnie lekcję. Złamana ręka bardzo go boli, ale chłopak robi wszystko, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Boi się, że koledzy go wyśmieją, a szczególnie dziewczyna, w której jest zakochany. To musisz iść kiedyś za mną. Zaczęłam już czytać. Rzeczywiście fajna ta książka. No to fajnie. Hej, Piotruś. Co, rączka już nie boli? Daj spokój. Przecież martwię się o niego. Dobra, chodźmy. Zabieram cię dzisiaj do kina. Wychowawca klasy niepokoi się o ucznia. Widział, jak na przerwie Oskar go zaczepiał. Przerażony chłopak jednak nie ma zamiaru mu o niczym mówić. Cześć, Piotrek. Czy tak sam siedzisz? Okej, wszystko? Tak, tak. A wy chyba skończyliście już lekcję, co? Skończyliśmy, ale zaczytałem się. Zaraz się zbieram. Okej, dobra. No to miłego dnia. Cześć. Dziękuję, do widzenia. Bardzo lubię Piotrka. Może nie jest zbyt przebojowy, ale ma dość dobry zasób wiedzy i ma dobrze poukładane w głowie. Niestety niezbyt dobrze dogaduje się z kolegami z klasy, a szkoda. Mogliby się od niego wiele nauczyć. Następnego dnia rano licealistka idzie na lekcję. Cieszy się, że ma starsze koleżanki, które jej imponują. Uważa, że dziewczyny w jej klasie są nieciekawe i nudne. Siema. Cześć. Cześć. Widziałam, że się poznałaś z tymi dziewczynami z drugiej A. No, poznałam się. Wiesz co, dam ci dobrą radę, daj sobie z nimi spokój. A co, zazdrosne jesteście? Wiem, co za laski, a ty jesteś nowa i nie wiesz. Czy chociaż raz z nimi rozmawiałyście? Dobra, posłuchaj. Kiedyś opluły Emilię i pocięły jednej dziewczynie sukienkę, bo coś je tam wkurzyło. Także okropno są, uważaj na nie. Nigdy się do mnie nie odzywałyście, a nagle przychodzicie i prawicie mi dobre rady? Sorry, ale nie będę was słuchać. Nie chcesz, nie słuchaj. Ale potem, żebyś nie ryczała. Dzięki. Myślą, że się nie zorientowałam? A one mi po prostu zazdroszczą i tyle. Urka i Milena nie mogą być okropne. Nikogo się nie boją, no i są po prostu super. Każdy by się chciał z nimi przyjaźnić. Roksana jest zła na dziewczynę z klasy. Woli towarzystwo nowych przyjaciółek. Nie wie, że Ula i Milena wielokrotnie wykorzystywały młodszych uczniów i wymuszały od nich pieniądze. Masz pożyczyć jakieś drobne? Ale wczoraj mi nie oddałyście reszty. Kole i jabłko poproszę. O rany, rzeczywiście. No, zapomniałam. Nie, dobra, to spokojnie musisz pożyczać, jasne. Nie, no, lajcik. Ile potrzebujecie? Dychę. 2 dychy. Aż 2? No zobacz, jakie wszystko drogie. Dzięki. Ale była wczoraj jazda w tym sklepie. Baba się wściekła. No, chyba już jesteśmy tam spalone. Nie, nie, aż tak źle to na pewno nie jest. O, widzę, że zakupy. Ty, patrzcie, kto idzie. Dziewczyny z mojej klasy. Są strasznie wredne. Te jedna z drugą. Bo ci łeb odpadnie. Możesz się zamknąć? Idźcie już stąd, dziewczynki. Do widzenia. Mówiłam ci, żebyś się z nimi nie zadawała. Coś sobie myślą. Co? A co to, ze śmietnika wyciągnięte? Chyba od babci pożyczyła. Halo, 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 dziewczynki, a wam się coś nie pomyliło? O co chodzi? Po pierwsze kultura osobista, po drugie proszę zejść ze stołu natychmiast. Dziękuję. I nie chcę słyszeć podobnych komentarzy w stosunku do kogokolwiek, zrozumiano? Mhm, oczywiście. Roksana, ja nie jestem pewna, czy to jest dobre towarzystwo dla ciebie, dziecko. Kultury osobistej. Nie wiem, czy to jest dla ciebie najlepsze towarzystwo, Roksana. Znam Ulę i Milenę bardzo dobrze. Odkąd przyszły do szkoły, dały się poznać z jak najgorszej strony. Wzywaliśmy rodziców wielokrotnie i nic to nie dało. Martwię się o Roksanę, ale to mądra dziewczyna i mam nadzieję, że nie zmieni się pod ich wpływem. Alicja Stańko, wychowawczyni Mileny i Urszuli, jest przekonana, że dziewczyny mają złe zamiary wobec młodszej uczennicy. Nauczycielka zastanawia się, jak dotrzeć do Roksany i ją przed nimi ostrzec. Przecież to z nimi są ciągłe kłopoty. Ale co, znowu znalazła sobie młodszą ofiarę? Oczywiście. To ta nowa Roksana, która dołączyła do pierwszej klasy. Przecież ja widzę, jak one się przed nią popisują. Założę się, że czegoś od niej chcą. Rozmawiałaś z nią? Ostrzegłaś? Nie, jeszcze nie. Na razie zwróciłam im uwagę na korytarzu, ale to chyba za mało. Wiesz, ty masz rację. Tak, ja porozmawiam z nią. Przecież to do niczego dobrego nie doprowadzi. O, Roksana. Tak? Pozwól na chwilkę. Chodź do mojej klasy. Dziewczynki, możecie nas zostawić na chwilę same? Dziękuję. Jestem wychowawczynią drugiej A, klasy Uli i Mileny. Znam tę dziewczynę od dawna i proszę cię, żebyś uważała na tę znajomość. No ale dlaczego? Dlatego, że te dziewczyny znane są z tego, że wykorzystują młodszych uczniów. Robią to tak sprytnie, że do tej pory uniknęły kary, ale ja doskonale wiem, na co je stać. Wyłudzają pieniądze, namawiają do różnych rzeczy. Czasem mogą pobić. Ale dla mnie są bardzo miłe. Rozumiem, ale to może być częścią ich nowego pomysłu. Proszę cię, Roksana, nie zadawaj się z nimi. No ale nikt mnie nie lubi, no jestem nowa w tej szkole. Jak to cię nikt nie lubi? No naprawdę, no nikt się do mnie nie odzywa, nie mam z kim siedzieć w ławce, no wszyscy się ode mnie odsuwają. Tylko Milena i Urszula są dla mnie miłe. A jak ty długo jesteś w tej szkole? 2 tygodnie. No to przecież bardzo krótko. Daj sobie czas cierpliwości. Daj też klasie szansę, żeby się do ciebie przyzwyczaiła. Oni też byli nowi na początku roku. No, łatwo pani mówić. Będzie dobrze, zobaczysz. Będziesz uważała na tę znajomość z Solą Mileną? Będę. Tak? Będę. Dobrze.